Moi drodzy, do Częstochowy. Do Częstochowy w tym czasie wakacji oczywiście wyrusza bardzo wiele pielgrzymek, ale i wielu tu pielgrzymuje sercem. Także myślę i wspominam nasze pielgrzymki i wszystkich, którzy przybywają każdego roku tutaj na coroczne rekolekcje z domów świętego ojca Charbena. W tym roku, jak wiecie, również i w pierwszym niedzielę Adwentu będziemy mieć rekolekcję tutaj w Częstochowie. Już serdecznie zapraszam, ale w tym czasie przecież na pierwszą wielu udaje się na Jasną Górę. Miałem możliwość spotkać również dzisiaj w ten przepiękny dzień czwartkowy tu na Jasnej Górze pielgrzymów z Kowierna, z diecezji kalickiej. Mogłem porozmawiać z ich księdzem proboszczem, księdzem kanonikiem. Tu w tym miejscu młodzi ludzie przebiegli dla Matki Bożej. W różny sposób chcą ją uczcić, ale oni, ci młodzi ludzie, przebiegli w pewnej bardzo ważnej intencji w tym roku, bardzo ważnej. Moi drodzy, za kilka dni dosłownie, można powiedzieć, przybędzie tutaj następca świętego Piotra. Kolejny papież, święty Jan Paweł II, który tutaj przybył kilka razy. I tu właśnie przecież były Światowe Dni Młodzieży, przeżywane w 600-lecie obrazu Matki Bożej. Byłem też wtedy, pamiętam, osobiście tutaj mogłem uczestniczyć jako młody chłopak w tych Dniach Młodzieży. Wielu przybyło, czuwaliśmy tutaj całą noc przed Jasnogórskim Placem. A przybył tu również papież Benedykt XVI. Każdy przynosił dar dla Matki Bożej. Przede wszystkim pokłon całego Kościoła, jej, Matce Kościoła. Tu również przybędzie za kilka dni papież Franciszek, którego tak serdecznie proszę, abyśmy w tych dniach już otoczyli szczególną modlitwą w naszych domach modlitwy. Bardzo Was proszę, to przecież szczególny czas, by Ojciec Święty miał siłę, by przybył tutaj, jak wiemy, przybędzie helikopterem z Krakowa i helikopter wyląduje tutaj niedaleko właśnie sanktuarium Jasnogórskiego. Następnie papież otwartym samochodem przemierzy tutaj drogę i przyjdzie, no pierwsze, pomodlić się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, a później uroczysta msza święta tutaj na wałach Jasnogórskich. Tak bardzo serdecznie proszę Was o modlitwę. Obejmijmy papieża Franciszka modlitwą, który przecież, jak wiemy, jest tym papieżem też tak bardzo, który ukochał Matkę Najświętszą. Jak wiemy, ilekroć udaje się w pielgrzymkę, najpierw udaje się, by pomodlić się przed wizerunek Matki Bożej rzymski, ten znany, i po każdej pielgrzymce właśnie idzie do niej. Cari fratelli sorelle, come la vete notato, mi trovo a Częstochowa in questo giovedì, oggi abbiamo 7 luglio 2016, bellissima giornata, ma Częstochowa si sta preparando per la visita del Santo Padre Francesco, che arriverà qui fra qualche giorno, 28 luglio. Di mattina arriverà con l'elicottero da Cracovia, ma poi con la macchina panoramica saluterà la gente, e i primi passi del Papa saranno proprio nella cappella qui, davanti al quadro della Madonna di Częstochowa, e poi solenne Santa Messa insieme con Papa proprio davanti in questa piazza grande, davanti santuario. Veramente arriva il Papa anche tanto tanto mariano, come Santo Giovanni Paolo II, che è venuto qui diverse volte, Papa Benedetto. Ognuno portava il suo dono, il suo saluto a Maria, e soprattutto anche vi chiedo a pregare in questo tempo anche per il Papa nelle nostre case di preghiera di Saint Charbel. Vi raccomando a questa preghiera particolare Santo Padre, e io oggi, da oggi, ho iniziato anche qui in preghiera. Voglio chiedervi,
iniziate anche offrendo proprio questo viaggio in qualche modo a San Charbel anche, chiedendo la sua intercessione. Quando inizieremo la novena per la festa di San Charbel, che sappiamo 24 luglio prossimo, vi prego all'inizio della novena, che è 15 luglio, inizieremo la novena vigilia della festa della Madonna del Carmelo. Noi inizieremo 9 giorni la novena a San Charbel, chiedendo proprio per questo viaggio importante del Santo Padre per incontro con la gioventù. E qui l'ho incontrata anche i giovani che sono venuti, ogni giorno vengono, qualcuno a piedi, qualcuno con la macchina, qualcuno con diversi gruppi, ma tanti anche in questo periodo stanno arrivando a Częstochowa, camminando dalle diverse città. Tanti anche italiani partecipano a questi pellegrinaggi, a piedi, da Varsavia, da Danzica, da tante città, ma oggi l'abbiamo incontrato qui a Częstochowa, dalla diocesi di Kalisz, i giovani che hanno fatto un percorso correndo proprio tanti chilometri per le nuove vocazioni sacerdotali.